No i się wreszcie doczekał. Tak, o tobie mówię, człowieku, który nie wiem jak ma na imię. I żeby nie zwracać się po nikach, może wymyślimy Rafał. Rafał, cieszę się, że wreszcie dotrwałeś do premiery tego filmu. Podobało mi się twoje ciągłe odliczanie. Jestem ciekaw, do czego będziesz odliczał dalej. Jestem ci ciekaw naprawdę. I chciałem powiedzieć, że jak masz jakąś swoją recenzję, czy znaczy no cokolwiek chcesz powiedzieć o tym filmie, to śmiało napisz w komentarzach, to przypniemy. Jeśli chcesz. A jak nie, to chociaż napiś, jak masz na imię? Godzilla vs. Kong. Czyli Godzilla vs. King Kong. Nie, vs. Kong. Samo Kong. To najnowszy film w reżyserii Adama Wingarda, który opowiada nam historię Godzilli walczącej z Kongiem o coś po coś i dlaczegoś podczas, gdy jacyś ludzie coś tam gdzieś robią niby, żeby tam film potrzebował ludzkich ludzi, bohaterów, aż dochodzi do momentu, w którym okazuje się, że i mała godzilli też nazywała się Marta i nagle przestają walczyć? Dobra, jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego robię sobie jaja z fabuły tego filmu, ponieważ to samo zrobili scenarzyści. Ha, dobra, zaraz dojdę do szczegółów, ale no, scenariusz tego filmu... Normalnie od razu mam w głowie, wiecie, Johna Jamesona, nie, jak on się nazywa? James Jonah Jameson, ten Jezus, no, Jake Simons w kultowej roli w Spider-Manie. James Jonah Jameson, Jezus, Maria, mam jakieś, jakieś zaćmienie, no ale nieważne. W każdym razie, zróbmy krok wstecz i powiem wam, że poprzedni film Godzilla 2 Król Potworów, chyba z 2019, nie wiem, czy miałem po prostu dobry dzień, wiecie, w kinie się dobrze bawiłem, miałem jakiś taki moment typu dobra, full odburzenia i tak dalej. Ale jak na to, że tamten film miał słabe recenzje wśród krytyków i podobał się publiczności, to w miarę wyjątkowo byłem po stronie publiczności. Mówiąc, byłem nam na myśli nie, że się opowiedziałem po której stronie, tylko po prostu film mi się podobał. Oczywiście ten film mi się podobał jako taka, no... Przyszedłem popatrzeć na wielkie potwory, które się napierdzielają, a nie, nie wiem, kino artystyczne. I dostałem bezmyślny film o potworach, które się napierdzielają, co mi się podobało. I tam krytycy ten film zjechali. Tymczasem wychodzi teraz Godzilla vs. Kong i... Tutaj troszeczkę bardziej się to krytyką podoba, mimo że wszyscy są zgodni, że jest to raczej taka, taki blockbuster odmurzacz. I muszę wam powiedzieć, że tutaj mi się to mniej podobało. Teraz ja nie wiem, czy poprzednio dałem żółtą kartkę taką mentalną, w podświadomości temu stylowi blockbustera, który naprawdę niewiele sobą reprezentuje, poza tym, że wiecie, nie? Dwunastoletni ja by się jarał. Ale muszę powiedzieć, że ten film mnie z jednej strony trochę zawiódł, z drugiej strony ostatnio w ogóle nie ma blockbusterów i kina i tak dalej, więc fajnie było mi to obejrzeć. W sensie, cieszę się, że mogłem to zobaczyć, ale no, nie jestem specjalnie zadowolony. Znaczy, żeby było jasne, to, to jest ponownie. Duże plusy, duże minusy. I duże plusy są dosłownie duże to znaczy Godzilla Kong i jakieś tam jeszcze potwory, które się pojawiają wewnątrz filmu. I dostajemy zdecydowanie to, po co przyszliśmy, czyli rozpierduchę. I tak jak mówię, ja dwunastoletni, to by ten film po prostu uwielbiał. Szczególnie, że mówiłem to w poprzednich filmach, ale może powtórzę, bo nie wszyscy pewnie słyszeli, że ja strasznie za dzieciaka lubiłem godzillę. Mam milą wspomnień, jak chodziłem do wypożyczalni kaset i każdą możliwą godzillę, której jeszcze nie widziałem w czasach przed internetem, albo tam początki internetu, wiecie, ogarniałem. Ja pamiętam, jak mi tata kiedyś z pracy przyniósł na dyskietce niby nie znają, co? E, jakieś zdjęcia potworów z Godzilli, w sensie jakieś tam kadry z filmu, ja w ogóle nie wiem skąd on to. Nie wiem, to było z 20 lat temu dosłownie. Ja, ja nie wiem w ogóle, jak to. Na dyskietce? Ja pamiętam, że oglądałem jakiś tam potwór z Godzilli, miałem zdjęcie i jakie wiecie, na dyskietce. Ja w ogóle, pff, no ale no bo po prostu, ja nie powiem, że kolekcjonowałem te filmy, no bo to się wypożyczało, taka wtedy, wtedy coś tam się może przegrywało i tak dalej, e, ale no na pewno Godzilla była dla mnie czymś takim, że jak. Nie wiem, bo ja w podstawówce czy w gimnazjum na informatyce uczyliśmy się powerpointa i trzeba było zrobić o czymś e, prezentację, to ja robiłem o Godzilli, ja to pamiętam. Z drugiej strony Kong, nigdy mnie nie interesował, nigdy King Kong, nie wiem, ten go Godzilla vs Kong z tamtego 62 bodajże, to jest film w ogóle, który Criterion nawet ma w swojej kolekcji jako restaurowany, jako klasyk w pewnym sensie. Ja, ja nie pamiętam, żebym go kiedyś widział, pewnie widziałem, ale po prostu nie pamiętam, natomiast jakoś w mojej głowie zawsze, wiecie, o ile był opcji Predator, Predator, obydwie serie lubiłem i tak dalej, nie? Najman, Pudziano, nie, nie, zaraz to nie. Godzilla i Kong? To jakoś w ogóle mnie to nigdy nie interesowało. Wielka małpa. Jestem to... Mówię to, żeby troszeczkę Wam zadać pytanie, czy Wy się wychowywaliście na King Kongu? Czy Wy jak myślicie, o będzie nowy film o Kongu, to się racie Bo ja to tak jakoś. Znaczy, nic do niego nie mam, a nie? Ale. Dobra, koniec dygresji, bo już chyba się zapędziłem. Wracając do filmu, Scenariusz i bohaterowie ludzcy w tym filmie. Może tak. Ja wiem, włączając ten film, że nie spodziewam się niczego ponad średni, ponad jakiś taki wiecie pasek średniej i takie muszą być jakieś bohaterowie, żeby w ogóle były jakieś dialogi wewnątrz filmu, żeby jakaś fabuła miała miejsce, tak? Żebyśmy nie musieli się domyślać co się dzieje, tylko ktoś coś powiedział i jakiś człowiek miał jakiś plan i gdzieś tam wtedy się biły potwory. Ja, ja wszystko rozumiem, ja się nie spodziewam więcej. Fajnie by było, ale się nie spodziewam. Jak dla mnie jest poniżej. Jak dla mnie mamy stertę klisz sterte absolutnie zagmatwanych wątków, ponieważ tutaj nasi bohaterowie, ja muszę sobie spojrzeć, bo jest strasznie dużo tych bohaterów przede wszystkim. Nasi bohaterowie dzielą się wewnątrz filmu na podgrupy, prawie jakbyśmy oglądali Avengers Infinity War, czy jakieś Guardians of the Galaxy, gdzie mamy taki. I zresztą tutaj taki humor naśladujący Marvela jest też wrzucony. Takiego. Takie, to, widać, że to jest, to jest taka blockbusterska formuła, która dla mnie, żeby działać, musi być naprawdę dobrze zrobiona. Tak jak w niektórych filmach Marvela. Mamy z jednej strony ekipę. Rebeki Hall z Carsgarda i z nimi tam jest jeszcze ktoś czarny charakter, jeden drugi, już tam nie będę spoilerował nic, którzy są bezużyteczni, ale z drugiej strony tłumaczą nam co chwilę, co się dzieje w fabule. I to dosłownie mówiąc, tłumaczą, mam na myśli pierwszy dialog w tym filmie, kiedy Rebeka Hall wychodzi na ekran i coś mówi. To jest dosłownie, no nie, nie uczyłem się na pamięć, ale to jest mniej więcej takie zdanie w stylu. Nie możemy pozwolić na to, żeby Kong zrobił coś, bo próbujemy stworzyć coś, a jak się stanie coś, to Godzilla przyjdzie i coś. Zmyślam tekst kompletnie, ale w takim stylu dosłownie mogłaby spojrzeć do widowni i powiedzieć Ekspozycja! Tłumaczę fabułę! Jest... Naprawdę, od pierwszego dialogu mówię o, Zaczyna się ciekawie, jak już pierwsze zdanie wewnątrz filmu jest po prostu takim, taką kliszą, takim durnym Leniwym tłumaczeniem fabuły, taki po prostu mówię, wow! I ten film jest po prostu pełen takich sen. Bohaterowie ludzie tutaj non-stop wyjaśniają, i to, co jest najlepsze, ci twórcy niby wiedzą, że my chcemy oglądać na parzankę. I nie idą drogą Gareta Edwardsa z tej pierwszej godzili tam 2016, tak? 12, 14 chyba. Wiecie, o którą mi chodzi? Tą nową pierwszą. Nie idą w stronę Godzilla, jest traktowana jak, wiecie, jak obcy w obcym, że tam raz na godzinę się pojawia na ekranie, łącznie 5 minut czasu ekranowego. Nie, idą teraz w tą stronę, dobra, chcecie na pierdolankę, macie trochę jak w Transformersach, co chwilę, co chwilę tutaj jest, wiecie, potwory na dużym ekranie, spoko. Jak nie, niech będzie ok, no nie jakby akceptujemy to i nawet po to przyszliśmy obejrzeć ten film, no żeby widzieć tam na pierdzielankę. To po co do tego tworzyć niesamowicie zagmatwaną historię z wieloma jakimiś wątkami, które są wyjaśnione na zasadzie takiej taniej ekspozycji, tak jakby sami ci co tłumaczą, tak jakby dorabiali w miarę mówienia. Takie jakieś w ogóle tutaj dzieją się strasznie dziwne rzeczy mo mocno w świecie science fiction wewnątrz filmu, które w ogóle nie pamiętam, że miały miejsce w tych poprzednich filmach z tego mini uniwersum. I jakby jest to tyle momentów, w których w ogóle wiecie, bohaterka coś tłumaczy jakieś połączeniu magii z technologią czy czymś tam i ja po prostu mówię, nawet, nawet nie słucham, to jest, to jest taki moment w sobie, dobra, no dobra, magia, no science fiction, dajcie mi Konga i Godzilla, nie? Bo ja lubię science fiction, ja lubię tłumaczenie, ja lubię wizję nowych technologii, ja lubię wszystkie Blade Runner'y i tak dalej. Jak to kurwa ma sens? Jak twórca tego scenariusza przyłoży do tego, wiecie... Pięć szarych komórek więcej niż tutaj, i coś ciekawego wymyśli jakiś koncept. Nie? Tutaj to jest po prostu takie wrzucanie jakimiś, wiecie, pomysłami niedos niedoszlifowanymi w ogóle w ekran, w scenariusz, żeby... i ta fabuła po prostu tak naprawdę nie musiała być taka skomplikowana, ponieważ. Ostatecznie chodzi o bójkę tych dwóch potworów. Nie, nie wiem, nawet oni sobie rzucają like, dla mnie scenariuszowo kłody pod nogi. Próbują zrobić Avengers Infinity War. To jest takie trochę jak, jak DC. Próbują nadgonić 17 filmów, nie mając tych 17 filmów i to po prostu nie wychodzi. I ci bohaterowie ludzcy przez to są bezużyteczni, nudni, kliszowi. Czarne charaktery wewnątrz tego filmu. Już nie będę mówił kto, co jak dokładnie, żeby powiedzmy było bez spoilerowe, chociaż zwiastuny wszystko zrodzają. Ale czarne charaktery, a to jest po prostu taka klisza takiego korporacyjnego, wiecie, megalomana, który ma plan i, i, te, i... masakra, po prostu... po prostu, w sensie... dla mnie ten film powinien zrobić tak z dwa kroki jeszcze w stronę takiego autoparodii, wiecie, kosmicznej jaja Leslie Nielsen i byłoby śmieszniej, nie? A jakiegoś... zresztą widzę tutaj taką możliwość wysnucia argumentu, że ten film jest wewnętrznie świadomy, że to już specjalnie jest taka klisza, ale... No nie wiem, ja myślę, że to po prostu jest słaby scenariusz. I z drugiej strony mamy taką grupkę po prostu comic reliefów i taką mówię, takie Guardians of the Galaxy style gdzieś tam przygoda w innym miejscu przez całą fabułę, aż się, na koniec się, wiecie, splecie. Gdzie mamy Mili Bobby Brown, yy, mamy tego młodego nowozelandczyka Juliana Denisona który jest super w kilku filmach, którego możecie znać, wiecie, z filmów Taika Waititiego i tak dalej. I do nich dołącza Brian Tyree, a się tak czyta? Tyree Henry. Yy, Brian Tyree Henry. Chyba tak. No w każdym razie, oni we trójkę są takim trio typu dzieciaki. On jest y, osobą prowadzącą teorie spiskowe i podcasty w necie, takim, powiem, no takim po prostu szurem, który ma rację tutaj wewnątrz filmu, bo jakby o to chodzi, że on odkrywa coś, czego cały świat nie widzi. I nie tylko, że ich wątek jest kompletnie bezużyteczny, i jakbym miał jednym zdaniem powiedzieć, do czego się sprowadza, co oni robią na koniec filmu, co ma duży wpływ na walkę potworów. Tak, jednym zdaniem miałbym powiedzieć, że wzięli to i zrobili to, to, to po prostu brzmi jak mem. To dosłownie jest takie zdjęcie, że cała ta podróż do Mordoru, żeby zrobić to, to jest takie wow. Ale przede wszystkim, o ile. Sam, każdy z tych aktorów, bo żeby nie było, ja nie narzekam na tych aktorów, każdy z nich ma w sobie jakiś rodzaj albo charyzmy, albo takiego komikrylifu, że jest śmieszny czy coś. Nawet między nimi jakieś takie, wiecie, małe utarczki, słowne spoko. Tylko jako wątek w fabule to po prostu było bezużyteczne, nudne, niepotrzebne kompletnie i odciągające nas od wielkich potworów. Z drugiej strony, ja wiem, że nie możemy mieć filmu tylko z wielkimi potworami, no bo z tego wyjdzie już zbyt duża papka i odrealnienie. Więc jakby, ja rozumiem, że ci scenarzyści kombinują, ale. Ale przekombinowali te wątki, nie dali nic ciekawego, żadnego rozwoju tych bohaterów, żadnych ciekawych rzeczy do robienia. Wszystko, co się dzieje naokoło szczególnie tej wspomnianej trójki, to jest takie... Tylko rodzą się pytania, jak oni się tam zakradli, jak oni to przeżyli, po co my to oglądamy, jak... czemu nikt coś, czegoś tam nie chroni. Jest tam mnóstwo takich pytań, wiecie, takich... Przy każdym wydarzeniu, przy każdej kolejnej scenie trzeba po prostu przewrócić oczami jak Tony Stark w Avengersach i powiedzieć, dobra... Bezmyślny odmurzacz, dajcie mi Konga i Godzilla. No i jak już dojdziemy do Konga i Godzilli, robi się ciekawie. Aczkolwiek reżyser porzuca całkowicie taki koncept, że właśnie tak jak mówiłem Gareth Edwards, że gdzieś tam Godzilla gdzieś tam mignie na dwie minuty i uuu, wiecie, rzadko ją widzimy. Porzuca też koncept pokazywania nam tych wielkich potworów, tak jak było w Pacific Rimie na przykład pierwszym, trochę z perspektywy ludzi bardziej, żeby ich wielkość, majestatyczność i... Skala tych wydarzeń, skala tej bójki na pięści, była ogromna i porzucają do tego stopnia, że z jednej strony widzę w tym dobre rzeczy, ponieważ widzimy cały czas taką rozpierduchę w stylu CGI jest super, i po prostu, no mówię, no te dzieciaki. Wewnątrz nas mogą się cieszyć, bo wygląda to miliard razy lepiej niż te, wiecie, przebrani w gumowe stroje i walczący na miniaturowych setach ludzie w latach 80., co tam Godzilla, wiecie, czy tam z kąkiem Kongie i drzewo wpychał do. Patrzcie, z gumy zrobione czy coś tam, wiecie, na zasadzie, no teraz to wygląda miliard razy lepiej. Mamy sceny, walki, pięknie dopracowane technicznie, wizualnie, wygląda to super. Mamy dużo technik takich jak umiejscowianie kamery na przykład na kongu, że widzimy z jego perspektywy taki POV jego. Nie pamiętam, czy coś takiego kiedyś widziałem, było to całkiem ciekawe. Ale z drugiej strony, jeśli miałbym trochę ponarzekać, bo nawet tutaj mogę trochę ponarzekać, to jest to, bo, bo to jest taka rozrywka, wiecie, to jest takie transformersowe, po prostu, no rozpierducha, no nie, jakby niewiele ma za sobą, nie ma z drugiego dna. Zgoda, że nie idziemy dla ten film dla drugiego dna, więc jakby. Ach, no nie czememem się aż tak bardzo. Ale miałem trochę problem wewnątrz filmu, i to jest ten kasus Men of Steel, czyli <laughs> w Men of Steel. Kiedyś musimy porozmawiać o tym filmie, bo osobiście go bardzo lubię. Ale do menow of Steel wszyscy się przyczepili, że tam na koniec jest metropolis rozpierducha, że ludzie giną i w ogóle jest... Nie ma się z czego cieszyć, skoro była katastrofa po prostu na miejscu. To co się kurwa dzieje w tym filmie, to nie tylko, że jest katastrofa, gdzie mamy bójkę między wielkimi potworami w Hongkongu bodajże, jeśli się nie mylę. W wielkim azjatyckim mieście pełnym neonów, które rzeczywiście wygląda, wygląda wizualnie ładnie i jest fajną scenerią do rozpierduchy. Ale skala jakby obrażeń dla tego miasta i jakby śmierci i tragedii ludzkich, które dzieją się na naszych oczach w finale, była tak ogromna, czego w ogóle nie widać, nie widać tych ludzi, żeby ginęli, no bo, wiecie, film jakby nie chce nam pokazywać cierpienia, ale ja jako dorosły już człowiek nie mogę przestać o tym myśleć, że film jakby chce, żebym ja patrzył na Godzilla i Konga robiących wiecie, strumień ognia i ja a ja cały czas myślę ja pierdolę, przy tym strumieniem, to koleś ta Godzilla by zabiła w tym momencie, nie wiem, no, z milion ludzi, tak? Miliony ludzi, ludzie teraz w cierpieniach umierają pod gruzami, takie. Ja, ja nie potrafię. Częściowo potrafię to wyłączyć, ale częściowo myślę o tym skala mordu, bo często w filmach o Godzilli był zastosowany taki trik typu. Godzilla zbliża się do tego miasta, ewakuujcie je, i tam mamy takie sceny, jak jest Godzilla na horyzoncie, jacyś ostatni ludzie wsiadają do samochodów. Takie. Pewnie ktoś ucierpiał, ale wiecie, tak. Nie? Chociaż trochę uciekli, tutaj, jeśli dobrze pamiętam, mogłem czegoś nie słyszeć, ale tego nie ma. Czasem są nawet zdjęcia na ulicach, właśnie ludzi takich tłumów, nie? skala po prostu World Trade Center: razy tysiąc, to jest to tam nawet więcej. To, to jest po prostu miliony ludzi, po prostu umierających w cierpieniach na ulicach miasta. A my mamy się cieszyć, że Kong komuś dał po mordzie i, no mówię, mam taki troszeczkę, wiecie, taki, taki problem. Plus jest mnóstwo w związku z tym, scen w tym filmie, w którym, nasi, w którym nasi bohaterowie, no jak to w takich filmach, mamy ujęcie na wielką skalę, wiecie, Godzilla się bije miasto i coś tam. Ujęcie na naszych bohaterów wewnątrz jakiegoś, nie wiem, pojazdu latającego, bo siedzą we trójkę i o to oglądają. Mnóstwo takich ujęć, to jest klasyka, prawda? Przynajmniej teraz nie mamy jakichś tanich green screenów, teraz to dobrze wygląda, ale jest mnóstwo takich momentów, że jest reakcja naszych bohaterów wielka skala. Reakcja naszych bohaterów wielka skala. Ci nasi bohaterowie czasem, jak mają, jakieś jest zagrożenie ich życia, to czasem widać, że mają, wiecie, że grają na zasadzie... Oh, ale generalnie, to tak jak mówiłem, oglądamy absolutną pożogę i po prostu miasto równane z ziemią o gęstym zaludnieniu, takie jak Hongkong, wiecie, Azja i tak dalej, gdzie... Każdy krok to jest milion ludzi. Kurwa kolejny martwy, no może przesadzam, ale wiecie, co mi chodzi, nie. I ci nasi bohaterowie, bohaterowie często reagują na zasadzie U-A! Tak jest kąp, Przywalił godzili. A, <zysy> nie potrafiłem wyłączyć tego myślenia. No może się uczypiłem, ale nie potrafiłem wyłączyć też myślenia o tym, że oni o swoje zdrowia się nie boją. Jest taka sekwencja tutaj walki na wodzie na lotniskowcach. Gdzie, no tak, no mamy fajną rozpierduchę i tak dalej, ale znowu ludzie giną, oni w każdej sekundzie mogą zginąć, bo wystarczy, że Godzilla cokolwiek zrobi, i jak lotniskowy idzie na dno na środku oceanu, to oni też idą na dno, a oni reagują tak trochę na zasadzie: Uuu! Tak wiecie, jakby, nie wiem, kurwa, oglądali, wiecie, mecz piłkarski, no nie wiem, no w sensie, <ścoughs> jakaś część mnie jest usatysfakcjonowana, wielkie, pickie momenty walki i tak dalej. Z drugiej strony, to wszystko jest tak absolutnie puste w środku. Nielogiczne, przekombinowane i głupie, że naprawdę. Że, jak dla mnie balans jest w złą stronę, troszkę. Aczkolwiek, jeśli włączycie ten film z myślą, że. full odmurzczenie, ja myślę, że jest okej. Okay. <ścoughs> ja wiem, ja nie, jest okej. Okay. I dlatego dostanie ode mnie Godzilla vs. Kong. 5 na 10 ale no muszę powiedzieć, naprawdę. Nie wiem, może miałem gorszy dzień, może jakbym to obejrzał w Wajmaxie i był odmurzony i po dwóch piwach to bym dał 7 z myślą, że kurwa po to przyszedłem Dostałem dokładnie to, po co przyszedłem. Może fakt, że musiałem to oglądać, zmęczony, niewyspany po pracy. Wie Wiecie o co chodzi, to jest takie. No nie, ale z drugiej strony, no nie, no, ten film naprawdę w sensie mógł być lepszy. No po prostu mógł być lepszy. I aż się boję ponownie włączyć ten z 19, ponieważ oceniłem go wyżej, a podobno jest gorszy. Uf, musiałem mieć dobry dzień, pewnie, nie? Także, no, no nie wiem, no nie wiem. No, whatever to tylko film o Godzilli. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ech, brakuje, muszę powiedzieć, brakuje tak ogólnie blockbusterów. To oglądając ten film, poczułem to, że. Od dwóch lat, no dwóch lat, od roku wychodzą filmy jakieś tam, wiecie, no nie wiem, artystyczne, jakieś ten na mniejszą skalę i ten, ma, praktycznie nie mamy takich typowych blockbusterów. I nawet jak mi tak kurwa, transformersy gówniane wszystkie wkurzały, no to jest coś takiego, że czasem ma się ochotę obejrzeć coś takiego na większą skalę, taką popisówkę, wiecie, rzucone 300 milionów dolarów i efekty specjalne i tak dalej, nie? No jest coś takiego, prawda? Także no właśnie, czekam na wasze opinie, ponarzekałem sobie, co moje, to sobie ponarzekałem. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym ponarzekajmy o filmach.